Program Ambasador FM Logistic został zainicjowany w roku 2015. Jest to forma współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi a naszą firmą. Oferujemy młodym ludziom staże, praktyki, warsztaty, możliwość zwiedzenia naszych platform logistycznych. Podczas naszej współpracy młodzi ludzie zdobywają unikalne doświadczenie i wiedzę. Liczymy, że staną się naszymi przyszłymi pracownikami. Mam na imię Ola, reprezentuję pierwsze pokolenie ambasadorów FM Logistic. Do programu ambasadorskiego dołączyłam w roku 2015. Był to pierwszy rocznik, który zaczynał tą piękną przygodę z nowym programem, jaki zorganizowany został przez firmę FM Logistic. Też w FM bardzo pomógł mi w realizowaniu teraźniejszych moich obowiązków, głównie jeśli chodzi o lean management, bo będąc na stażu w FM Fresh poznawałam wszystkie procesy, czynności magazynowe, mierzyłam te czynności i dzisiaj wiem, z czym to się je, umiem zmobilizować swój zespół, już teraz jako osoba zarządzająca. Jestem od 2 lat w kole naukowym logistyki, w tym roku zostałam wybrana na nowego ambasadora FM Logistic. O byciu ambasadorem dowiedziałem się poprzez organizację studencką, do której należę, a jest to koło naukowe logistyki. Po programie oczekuję nowych, ciekawych doświadczeń, które pomogą mi się rozwijać się na płaszczyźnie zawodowej. Mam nadzieję, że nauczę się wielu procesów logistycznych, które są przeprowadzane w tej firmie i oczywiście chciałabym, żebyśmy zrealizowali wspólne cele, czyli cele firmy i cele naszego koła. Mam nadzieję, że uda nam się przeprowadzić kilka ciekawych warsztatów oraz projektów. Promocję FM Logistic chciałbym zacząć od Facebooka, który jest na pewno bardzo ważnym narzędziem. Udział w jakichś targach pracy, targach kariery, a także organizacji różnego rodzaju warsztatów na uczelnie dla studentów. Myślę reprezentować przedsiębiorstwo na targach pracy i targach studenckich na Politechnice Poznańskiej. Już teraz czuję się jako jeden z pracowników FM Logistic. Moim założeniem od samego początku studiów, podjęcia programu ambasadorskiego, była praca z FM jako ambasador przez cały tok moich studiów. I w przyszłości chciałabym pracować w logistyce, połączyć wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach w praktyce. Pierwsza rada, główna i jedyna dla nowego pokolenia ambasadorów, to jest rada, aby byli oni otwarci i nie bali się angażować, bo zaangażowanie w staże, w praktyki, w tego typu rzeczy daje im dużą wiedzę, dużo doświadczenia. Niektórzy mają stres przed tego typu wyzwaniami, a niepotrzebnie, bo przez to swoje nowe, świeże spojrzenie mogą dużo wnieść do organizacji, no i w jakiś sposób przyczynić się do jej rozwoju.